Dane są punkty A, B i C. Pole trójkąta ABC jest równe. Tu mamy sytuację taką, w której znamy wszystkie współrzędne punktów wierzchołków trójkąta. W takiej sytuacji możemy zastosować wzór na pole trójkąta, gdy znamy wszystkie wierzchołki. Wzór ten wygląda następująco. Czyli tak, pole trójkąta to jest 1, 2. Wartości bezwzględnej mamy xb minus xa, czyli współrzędna xowa punktu b minus współrzędna xowa punktu a razy yc minus ya, odjąć yb minus ya w nawiasie razy xc minus xa. Ten wzorek jest, no łatwo się w nim pomylić. On jakby co jest w tablicy w tym miejscu. Tutaj mamy ten wzorek, jedna, druga to jest przepisane. Także nawet nie sugeruję uczyć się tego na pamięć, jest to w tablicy, także nic prostszego, tylko przepisać. No i teraz zobaczmy. Tutaj mam xa, tutaj mam ya, tu mam xb, tu mam yb, tu mam xc, tutaj mam yc. Wystarczy podstawić współrzędne, czyli 1, 2, xb to było 1 odjąć x2, czyli 4, 1 odjąć 4 razy yc minus ya. Yc to jest minus 1, odjąć ya, czyli odjąć 1, odjąć yb to jest 3, minus ya to jest 1, razy xc, czyli 4, odjąć xa, xc odjąć xa, mamy takie samo, 4. Zamykamy nawias, zamykamy wartość bezwzględną, zobaczmy co z tego wyjdzie. To wyjdzie 1, 2 z modułu 1 odjąć 4 to jest minus 3, minus 1 odjąć 1 to jest minus 2, odjąć 3 odjąć 1 to jest 2, 4 odjąć 4 to jest 0. Zamykamy moduł, czyli mamy 1, 2 w module minus 3 razy minus 2 to jest 6, minus 2 razy 0 to jest po prostu minus 0. Czyli mamy 1, 2 z 6, czyli 3. Czyli wychodzi nam odpowiedź A. Druga metoda w tym zadaniu, jeżeli byśmy umieścili punkty w układzie współrzędnych, zobaczmy jak one się układają. A ma współrzędne 4, 1, raz, 2, 3, 4 i 1, tu mamy punkt A. B ma współrzędne 1, 3, 1 na x i raz, 2, 3 na y, 1, 3. C ma współrzędne 4 i minus 1. Czyli gdzieś tutaj mamy C o współrzędnych 4 i minus 1. Teraz łączymy sobie te punkty. Tak. Powstaje trójkąt. Teraz jak policzyć pole tego trójkąta? Pole trójkąta można policzyć jako podstawę razy wysokość. Tylko tutaj tak nietypowo przedłużę sobie podstawę AC w ten sposób i tu poprowadzę wysokość pod kątem prostym na przedłużenie podstawy AC. I teraz najpierw jaka jest długość podstawy AC, czyli tego odcinka? Od minus jedynki do jedynki na y-kach mam dwie jednostki, czyli podstawa AC ma długość dwóch jednostek, a odległość punktu B od przedłużenia tutaj podstawy AC, no to zobaczmy, patrzymy na x-ach. Tu jest 1 na x-ie, raz, dwa, trzy jednostki w prawo. Od jedynki do czwórki na x-ach mamy trzy jednostki. Zatem pole tego trójkąta można policzyć jako podstawa AC, czyli 2 razy wysokość 3, podzielić na 2. Dwójki się skracają, mamy też wynik 3, też jest poprawnie. Także do wyboru, do koloru, jak komu łatwiej. I teraz taka uwaga, jeżeli te punkty byłyby rozrzucone nie tak jak w jednej linii pionowej, ani w jednej linii poziomej, czyli na przykład w taki sposób, to policzenie tego pola jest jak najbardziej możliwe, tylko dużo bardziej skomplikowane taką metodą z rysunku. Wtedy bardzo dobrze jest zastosować ten wzór 1, 2 z tego tutaj wyrażenia algebraicznego. Można też metodami z geometrii analitycznej policzyć długość odcinka A, na przykład tam B, ze wzoru na długość odcinka i później odległość punktu C od prostej AB, tylko jest dużo więcej liczenia. Ile jest wszystko?